Jubileuszowa 20. Wigilia Chłopska odbyła się w Suwałkach. Ponad 250 członków zespołów ludowych z całego regionu wzięło udział w tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. W restauracji na Starówce były życzenia. Chleba, nieba i pieniędzy, ile trzeba. Daj Boże zarobić. Zdrówka najbardziej. Opłatek, wigilijne potrawy i wspólne kolędowanie. Już po raz 19 honory gospodarza pełnił Józef Murawski, kierownik grupy Pogranicze Szczypliszk. Cieszy mnie zwłaszcza widok tylu młodych członków zespołu, powiedział. Chyba gdzieś 250 osób jest tutaj za tym naszym rodzinnym stołem, a więc taka nasza rodzina jest bardzo taka i szczęśliwa, i bardzo duża, i wielopokoleniowa, co bardzo cieszy, że jest młodzieży. No może nie coraz więcej, ale tej młodzieży jest i są nawet i dzieci, także tutaj jest jakaś nadzieja, że ta Wigilia jeszcze troszeczkę potrwa. Warto wspomnieć, że tradycja Wigilii Chłopskiej sięga 1992 roku. Jej organizatorem jest Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Inicjatorem jednak takich spotkań był Zbigniew Buski, dyrektor Suwalskiego Wojewódzkiego Domu Kultury. To on zaproponował, aby zorganizować w Wigrach Wigilię. Spotkanie miało być formą podziękowania zespołom ludowych za ich wkład w ochronę dziedzictwa kulturowego. Podczas jubileuszowego spotkania Buski cieszył się, że tradycja nadal jest kontynuowana. Cieszę się, że w Suwałkach ten pomysł naprawdę jest podtrzymywany. To niezwykle istotne. Myślę, że dla wszystkich twórców, szczególnie ludzi związanych z folklorem, z kulturą ludową Suwalszczyzny. Udział w tradycyjnym spotkaniu wzięli także goście. Parlamentarzyści, władze miasta, starostwa, gminy, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji oraz księża z okolicznych parafii. Wśród nich była Bożena Kamińska, parlamentarzystka PO z Suwałk. Kamińska zaznaczała, jak pod względem wielokulturowości Suwalszczyzna jest wyjątkowa. Suwalszczyzna jest wyjątkowym miejscem, jestem przekonana, nie tylko dla mnie, dla wielu mieszkańców naszego kraju, jako miejsce wielokulturowości. I ta 20. Chłopska Wigilia jest tego dowodem, że tu mamy wielokulturowość z różnych części naszego regionu, zespoły, które no, pielęgnują od wielu lat, myślę, że oni to tak naprawdę od urodzenia, naszą kulturę, nasze zwyczaje, nasze obrzędy, myślę, że to jest bezcenne. Sami twórcy natomiast przyznają, że folklor nadal żyje. Regina Jeleniewicz z zespołu Bakałar z Bakałarzewa mówiła, że świadczy o tym ilość osób, które biorą udział w chłopskiej wigilii. To jest moją naprawdę radością, że jeszcze mogę zaśpiewać, że mogę właśnie zobaczyć taką ogromną ilość ludzi. Przecież z tego, co tu się dowiedziałam, około 300 osób tu jest. To nie jest jedna, dwie osoby, czy tam 10, 5, to jest masa narodu. Także ja uważam, że to jest niepowtarzalne i niekończące się. Przynajmniej tak bym chciała, żeby było.